Mateusz Jadak, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny telewizji Teletop Sudety. Ruszają zapowiadane już wcześniej prace przy przebudowie ulicy Pionierów Ziemi Świdnickiej. Gruntownej przebudowy doczeka się 187-metrowy fragment drogi na odcinku pomiędzy rondami wraz z mostami i zatokami autobusowymi. W ramach inwestycji powstanie nowy chodnik wraz ze ścieżką rowerową, która będzie kontynuacją niedawno wykończonej ścieżki przy ulicy Śląskiej. Od poniedziałku, 28 lipca, realizacją prac zajmie się wyłoniona w przetargu firma Skanska. Wartość całego zadania to nieco ponad 3 miliony złotych. Remont związany jest z odcinkiem, który czekał na tę przebudowę. Chodzi o odcinek między rondami ulicy Pionierów Ziemi Świdnickiej. Prace będą kosztowały nieco ponad 3 miliony złotych. Miasto skutecznie uzyskało dotacje z wieloletniego programu naprawy dróg lokalnych, z tak zwanych schetynówek. Z tego funduszu otrzymamy ponad 1 370 000 złotych. Największy ciężar oczywiście finansowy bierzemy na siebie. 1 470 000 to jest właśnie kwota, właściwie więcej niż 1 470 000 to jest kwota, która zostanie pokryta z budżetu miasta. Oprócz tego do tego przedsięwzięcia dołożył się OSIR kwotą 200 000 zł i Starostwo Powiatowe kwotą 10 000 zł. Prace będą polegały na gruntownej przebudowie blisko 190-metrowego odcinka drogi właśnie między rondami. Pojawią się też nowe nakładki nad potokami, mostami, które przebiegają w tym miejscu. Sporo ułatwień dla kierowców, większe bezpieczeństwo dla pieszych, ale też takie rozwiązania ciekawe i oczekiwane przez rowerzystów, jak ścieżka rowerowa, która połączy dotychczasową ścieżkę przy ulicy Śląskiej właśnie z nowym odcinkiem i dalej będzie poprowadzona przez ulicę Sprzymierzeńców do Opolnej Drogi, tam w okolicach właśnie nowego wiaduktu również pojawiła się ścieżka rowerowa, więc kolejny etap drogi dla rowerów przy tej okazji zostanie również wykonany. Prace potrwają do listopada, ponieważ jest to duże przedsięwzięcie. Do kierowców apelujemy o ostrożność i zwracanie uwagi na znaki drogowe, do pasażerów komunikacji miejskiej o cierpliwość, natomiast myślę, że warto te parę miesięcy poczekać i z finalnego efektu, podobnie jak niedawno cieszyliśmy się z otwartego nowego wiaduktu i nowej drogi, myślę, że też ten pozytywny efekt już za kilka miesięcy będzie. Jednocześnie informujemy, że ronda nie zostaną wyłączone z ruchu. W związku z tym oznakowany objazd wytyczony został ulicami Sprzymierzeńców, Aleją Niepodległości, Westerplatte i Śląską. Urzędy pracy w całym kraju zmieniają swoje oblicze. Nowe przepisy wprowadzają szereg zmian w obsłudze klientów i funkcjonowaniu samego urzędu. Od teraz każda osoba zarejestrowana jako bezrobotna będzie miała własnego doradcę zawodowego, aż do momentu wyrejestrowania, czyli znalezienia pracy. 27 maja weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa wprowadza szereg nowych instrumentów, a także funkcję doradcy klienta. Doradca klienta indywidualnego, bezrobotnego i instytucjonalnego pracodawcy będzie nową funkcją pracownika bezpośrednio pracującego z klientami. Do zadań doradcy klienta należy przede wszystkim stała opieka nad osobą bezrobotną lub poszukującą pracy, w szczególności w zakresie ustalania profilu pomocy, przygotowania i nadzoru nad realizacją indywidualnego planu działania, świadczenia podstawowych usług rynku pracy w formie indywidualnej lub innych form pomocy przewidzianych w ustawie. Każda osoba bezrobotna i poszukująca pracy będzie mieć tego samego doradcy, który będzie prowadził aktywizację od momentu rejestracji aż do wyrejestrowania z urzędu. Wprowadzenie funkcji doradcy klienta ułatwi także skuteczniejszą pomoc pracodawcy, bowiem pracodawca także będzie stale współpracował z jednym z pracownikiem, który będzie udzielał mu pomocy w zakresie ustalania zapotrzebowania na nowych pracowników oraz ułatwiania dostępu do innych form pomocy. Istota nowej funkcji będzie oparta na stałej współpracy klienta z tym samym doradcą klienta, co zwiększy zaufanie bezrobotnych i poszukujących pracy do Urzędu Pracy i ułatwi ich aktywizację. Podobnie jak funkcja doradcy klienta instytucjonalnego ma na celu zindywidualizowanie obsługi i poprawę jakości usług. Znany jest już szczegółowy sierpniowy program bezpłatnych sobotnich rodzinnych wycieczek po Świdnicy. Piesze wyprawy rozpoczynają się każdorazowo o godzinie 11. Władze Świdnicy zapraszają rodziców z dziećmi w wieku od 5 do 10 lat w wakacyjne soboty na kolejną edycję bezpłatnych wycieczek rodzinnych po Starym Mieście w Świdnicy. Spotkanie z przewodnikami na świdnickim rynku, tradycyjnie przy fontannie z Neptunem. W planie wycieczek na sierpień przewidziano m.in. rodzinne zawody, pobawmy się w podchody, tu gargulec, a tam smok, patrz uważnie, wytęż wzrok oraz
Ile aniołów w niebiańskim stroju mieszka lat 300 w Kościele Pokoju? Znany jest już szczegółowy harmonogram sobotnich wakacyjnych wycieczek. To taka tradycja w Świdnicy, można powiedzieć, gdzie w każdą sobotę od godziny 11 zapraszamy najmłodszych świdniczan w wieku od 5 do 10 lat wraz z swoimi opiekunami, rodzicami, ciociami, wujkami bądź babciami, bądź ktokolwiek będzie miał ochotę jeszcze z nimi się wybrać na spacery po mieście. Odkrywamy ciekawe miejsca, interesujące dla najmłodszych, ale nie tylko, też tych większych świdniczan. Spotkanie tradycyjnie co sobotę o godzinie 11 przy fontannie z Neptunem. Wycieczki są bezpłatnie, zapewniamy opiekę profesjonalnego przewodnika, który w ciekawy sposób opowiada właśnie o tym, co w Świdnicy kiedyś się działo i jak to dziś wygląda. I oprócz tego przypominamy, że taką ciekawostką będzie ostatnia wycieczka w sierpniową sobotę. Ona rusza o godzinie 19:30 i prowadzi przez wieczorne zwiedzanie miasta. Z krótką przerwą na ulewny deszcz udało się przeprowadzić drugi otwarty turniej siatkówki plażowej w ramach akcji Lato z Osirem 2014. Poziom zawodów jak zawsze był bardzo wysoki, a zawodnicy walczyli do upadłego. Do zawodów rozegranych w niedzielę 27 lipca na boiskach Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zgłosiło się jak zwykle dużo przyjezdnych i miejscowych drużyn. Łącznie w turnieju zagrały 22 zespoły mężczyzn oraz 3 drużyny kobiet, m.in. z Bielawy, Ząbkowic Śląskich, Legnicy, Wałbrzycha, Strzegomia i Kamieńca. Panowie grali swoje mecze systemem brazylijskim do 2 przegranych spotkań. Panie rywalizowały systemem każdy z każdym. Ostatecznie najlepsze okazały się pary Justyna Mróz i Aleksandra Małodobra oraz Piotr Serek z Filipem Michalewskim. Dla 4 finałowych drużyn organizator przygotował nagrody rzeczowe, dla najlepszych medale, dyplomy i puchary. Następny turniej zamykający sezon plażówki w Świdnicy już 24 sierpnia. I tą informacją żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.